Starszym dzieciom podaj pyszny Dicoflor Junior o smaku owoców leśnych. Weź udział w filmowej promocji Lace. Odbierz gwarantowany kod dostępu do Canal Plus Online lub graj o zestaw kinodomowego Sony. Więcej na filmyzlace.pl. Debata dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór Państwu. No są takie debaty, że dzieje się w Sejmie jednocześnie i to jest taki właśnie wieczór, dlatego że dosłownie lada minuta ma być głosowana słynna ta najnowsza ustawa covidowa, którą opozycja nazywa, no bardzo krytycznie powiedziałabym, Lex Confident. I za chwilę o losach tej ustawy porozmawiam z pierwszymi gośćmi. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu PPS. Dobry wieczór, pani marszałek. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Jest Krzysztof Cieciura, wiceminister rolnictwa z nami także. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam państwa. Jest Miłosz Motyka, rzecznik PSL-u. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. I ten, który będzie głosował lada moment, Janusz Kowalski, Solidarna Polska. Dobry wieczór, panie pośle. Jestem przygotowany do głosowania. Jest pan przygotowany, więc zagłosuje pan na żywo. Jak pan zagłosuje, to wiemy. Znaczy, tak się domyślam, pan za chwilę potwierdzi. Tylko panie pośle, jeżeli mamy decyzję Komisji Zdrowia w sprawie tej ustawy zwaną, powiedziałam, Lex Confident czy Lex Kaczyński, i Komisja Zdrowia chce odrzucenia w pierwszym czytaniu tej ustawy, to po co jeszcze ją głosować tak naprawdę, zamiast po prostu wycofać? Po co jest to głosowanie? No to jest pytanie do wnioskodawców. Ja zagłosuję za odrzuceniem w pierwszym czytaniu tej ustawy. Jestem zwolennikiem skutecznej walki z COVID-em. Jestem zwolennikiem wyciągania wniosków z totalnej klęski segregacji sanitarnej w całej Unii Europejskiej, w Europie. Jestem zwolennikiem obrony wolności i praw Polaków, a przede wszystkim jestem zwolennikiem tego, aby leczyć COVID-a od pierwszych dni. Dzisiaj z mównicy sejmowej jasno powiedziałem, że tacy ludzie jak pan doktor Bodnar, który od pierwszych dni pandemii leczył tysiące Polaków, nie powinni być ścigani przez Naczelną Izbę Lekarską. Tacy lekarze jak pan dr Basiukiewicz czy dr Wędrowska nie powinni być ścigani. Panie pośle, ja nie chcę rozmawiać o konkretnych nazwiskach, bo to myślę, nie mamy tutaj kompetencji, nikt z nas zdaje się nie jest lekarzem, a tak jak pan mówi, no organa lekarskie się w tej sprawie, władze lekarskie wypowiedziały, więc to zostawmy. Chciałabym raczej pana jeszcze zapytać, ile osób Zjednoczonej Prawicy zagłosuje tak jak pan, czyli za odrzuceniem tej ustawy w pierwszym czytaniu? Tego oczywiście nie wiem. No, mam nadzieję, że zdecydowana większość, ponieważ prawica chroni wolności i prawa milionów Polaków zagwarantowane konstytucją. Tak jak i poprzednia ustawa segregacyjna była sprzeczna z konstytucją, co najlepiej pokazała opinia doktora Ryszarda Piotrowskiego, konstytucjonalisty, no, który jest daleki od Zjednoczonej Prawicy, od poglądów prawicowych, a zaproszony na zespół do spraw sanitaryzmu, który współtworzy razem z panią poseł Anną Siarkowską, jasno powiedział, że tego typu ustawy, regulacje są sprzeczne z polską ustawą zasadniczą. Taki głos również ma rzecznik praw obywatelskich, pan profesor Wiącek i przede wszystkim pan prezydent Andrzej Duda. My musimy szukać tego, co łączy, a nie segregować i dzielić Polaków. Musimy leczyć COVID-a, a nie dzielić Polaków. Ja bym chciała zrozumieć, co się dzieje. Pani marszałek, czy pani to rozumie? Sejmowa Komisja Zdrowia, 44 osoby w jej składzie, 22 osoby to jest PiS. W tej komisji po dzisiejszych obradach burzliwych, dynamicznych, komisja mówi odrzucić. Jest za chwilę głosowanie. Wracam z pytaniem, po co jest to głosowanie? No ja nie wiem, po co jest to głosowanie, bo jest jasne, że jeżeli jest rekomendacja Komisji Zdrowia, no, która jest tutaj najbardziej władna do podejmowania tego typu decyzji, no to powinna ta ustawa zostać wycofana. No to jest generalnie ten bubel prawny, to jest koniec programu szczepień i koniec, znaczy koniec, no nie było nawet początku walki z COVID-em, bo ten rząd do tej walki z COVID-em w ogóle nie przystąpił. Wywiesił natychmiast białą flagę i triumfują antyszczepionkowcy i triumfują tacy ludzie jak pan poseł Kowalski, jak pani posłanka Siarkowska, a Polacy umierają, 105 tysięcy. To jest pan tak, ale pan jest przeciwnikiem akcji, powszechnej akcji szczepień i restrykcji, które by ludzi skłaniały do szczepień. To trzeba było zrobić.
to, co robiły wszystkie kraje europejskie w ubiegłym roku i w tych krajach nawet teraz, kiedy były duże ilości zachorowań, to ilości zgonów były bardzo małe. W Polsce te ilości szły w setki dziennie. Temu wszystkiemu winien jest ten rząd. Ja pytam, gdzie jest minister zdrowia? Gdzie jest minister zdrowia? Czy mamy ministra zdrowia, czy nie mamy ministra zdrowia? Pojawił się zdrowia. Wiceminister Bromber dzisiaj na komisji, minister... ale powiedział jedno zdanie, pani marszałek, mianowicie takie, że Ministerstwo Zdrowia będzie popierało każdy projekt, który będzie chronił życie i zdrowie Polaków. I to było tyle z opinii Ministerstwa Zdrowia do tego, co się dzieje a propos tej ustawy. PiS potrafi każdy bubel prawny stworzyć i myśmy już tych bubli prawnych widzieli mnóstwo, ale już majstersztykiem jest stworzenie ustawy, która niby ma walczyć z COVID-em, absolutnie nie walczy i nie można jej poprzeć w żadnym wypadku. No, to jest naprawdę majstersztyk. Przyszedł prezes na białym koniu i ogłosił ustawę Lex Confident, która będzie jednego człowieka napuszczała przeciwko drugiemu człowiekowi po to, żeby przykryć skutki tej absolutnie nie robienia nic w kwestii walki z COVID-em. Pan minister Cieciura, z takim pytaniem do pana się zwracam. Czy, no pytam pana jako członka rządu, czy to nie będzie wizerunkowy problem dla rządu, jeżeli firmowana przez wprawdzie posła, no ale pytanie, kto tak naprawdę jest autorem tej ustawy. A więc jeżeli ta ustawa, która przepadła w Sejmowej Komisji Zdrowia, przepadnie także na sali sejmowej, czy pan nie uważa, że to będzie wizerunkowy problem dla rządu? Znaczy, jesteśmy w parlamencie i parlament podejmuje decyzje, niezależnie od tego, jakie są intencje członków rządu czy poszczególnych inicjatyw poselskich. Na samym końcu odbywa się głosowanie w sali plenarnej i większość decyduje. I tutaj to jest po prostu demokracja, tak ona wygląda. Tak, ale czy pan się nie obawia potem takiego stwierdzenia, bo państwo macie większość na sali sejmowej, że państwo stracili tę większość po tym, czy państwo sobie nie udowodnią, że straciliście taką sterowność po prostu w klubie i w Zjednoczonej Prawicy przez takie głosowanie? Panie redaktor, ja o stracie większości słyszę już od kilku lat i za każdym razem to się nie sprawdza. No jest to projekt, który budzi pewne kontrowersje, pewne opory, Róży Krubik. W naturalny sposób odbywa się nad nim dyskusja. My również jako Stowarzyszenie Odnowa podchodzimy sceptycznie do niektórych zapisów, które ta ustawa zawiera. Natomiast co do zasady uważam, że warto nad nią dyskutować, ponieważ część tych rozwiązań w tej ustawie, które też zostają odrzucane, powinny zostać jednak wprowadzone i powinny być wdrażane w życie. Nie mam czyli na które myśli, na przykład? Myśli, które nie, na przykład? Nie mam na myśli tych artykułów 4, 5 i 6, który wprowadza ten system jakby informowania o tym, czy domniemywania o tym, kto od kogo się zakaził, ale no mamy na przykład problem z testowaniem pracowników w różnych zakładach pracy. Przecież ta ustawa gwarantowała możliwość finansowania takich procedur. Mamy problem z czasem. Pacjenci nie chcą, pomimo wyraźnych zaleceń lekarza, nie chcą się przetestować i sprawdzić, czy są zakażeni COVID-19. Ta ustawa jakby narzucała taki obowiązek, że jednak ten test przynajmniej musi zostać wykonany. Także jest kilka rzeczy, na którym widzę sens rozmowy i dyskusji. Znaczy no właśnie z tym obowiązkiem to tak średnio, panie ministrze, dlatego że ktoś to sobie nie wykona, no to pracodawca mu i tak nic nie może zrobić. On tylko ewentualnie może być potem posądzony o to, że kogoś zakaził i mieć 15 tysięcy złotych na zapłacenie odszkodowania. No tutaj akurat jesteśmy sceptyczni do tych pomysłów nastawieni. Natomiast jeśli chodzi o umożliwienie i ułatwienie również pracownikom w różnych zakładach pracy testowania się w miarę regularnego, to uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i warto go rozważyć. I szkoda, że on również w ramach tej ustawy zostaje odrzucony. Także jest wiele tematów, które powinny być uwzględnione w dyskusji na temat przeciwdziałaniu COVID-19. My się akurat nie zgadzamy z tymi zapisami, budzącymi największe kontrowersje. Natomiast jest kilka rzeczy, które w tej ustawie było wartościowych, o których wiele środowisko apelowało i uważało, że brakuje ich obecnie w systemie prawnym. Chociażby na przykład poprawka, która została zgłoszona przez naszą poseł Anię Dąbrowską-Banaszak, która obniża maksymalny poziom mandatów za na przykład nienoszenie maseczki, bo teraz jest chyba te 6 tysięcy złotych. W ogóle to też nie jest uregulowane. To jest dalej... są takie kary straszaki, tak? Bardzo wysokie, które mają
mają, jak rozumiem, wpłynąć na wyobraźnię, tak? Natomiast ich nie ma w ustawie zapisanych, więc w tej ustawie to się znajdowało. Także jakby są pewne rzeczy, które ja uważam, że absolutnie powinny się znaleźć w ustawie i szkoda, że nie rozmawiamy o tym, tylko skupiamy się tak naprawdę na tych najbardziej kontrowersyjnych rzeczach. To właśnie za chwilę będę chciała to zapytać, ale Miłosz Motyka, jak pan rozumie sens tego głosowania? Jeżeli Sejmowa Komisja Zdrowia, raz jeszcze powiem, gdzie na 44 posłów, 22 to są posłowie PiS-u, rekomenduje odrzucenie tego. I za chwilę głosowanie w Sejmie. To, co było na Komisji Zdrowia, jest jasnym dowodem na to, że totalna władza poniosła w walce z pandemią totalną klęskę. I to, że my po dwóch latach pandemii rozmawiamy tak naprawdę o dwóch rozwiązaniach, jakie proponuje nam PiS, czyli po pierwsze ustawa Lex Confident, która zakłada donoszenie jednego pracownika na drugiego, a po drugie jedynym elementem walki PiS-u z pandemią jest wysyłanie zapytań do szpitali dotyczące chłodni na zwłoki, to świadczy o tym, jak PiS sobie z pandemią poradził. Ta porażka jest symboliczna, natomiast za chwilę zostanie ona pewnie potwierdzona na sali sejmowej, dlatego że chce tego po prostu Jarosław Kaczyński. Ale to po ta co, ustawa ale, jest... ale panie rzeczniku, bo po co Jarosławowi Kaczyńskiemu przegrane głosowanie na sali sejmowej? Proszę wytłumaczyć. To, co Jarosław Kaczyński już mówił przed głosowaniem, czyli to, że opozycja tutaj jawi się jako ta, która nie chce walki z pandemią. Jarosław Kaczyński chyba nie rozumie tego, że ta ustawa w ogóle nie odnosi się do promocji szczepień. Dzięki tej ustawie żaden wskaźnik dotyczący szczepień się nie podniesie. Ona nic nie daje, wprowadza tylko i wyłącznie zamęt. Ale jest to i wyłącznie tylko bubel prawny, który ma pokazać, że rząd akurat tutaj coś robi, a opozycja żadnej merytorycznej dyskusji nie chce podjąć. Będzie wiadomo, na przykład pan Janusz Kowalski, inni posłowie Solidarnej Polski, być może jeszcze jacyś posłowie PiS-u zagłosują za odrzuceniem w pierwszym czytaniu. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Dlatego pytam, po co to wizerunkowo rządowi, panie rzeczniku? No, to jest bezpośrednio pytanie do prezesa Kaczyńskiego. Tutaj będzie to wizerunkowo też potwierdzenie, że rząd nie ma większości, jeśli chodzi o forsowanie ustaw dotyczących ochrony zdrowia i życia Polaków. Bo dzisiaj minister zdrowia kompletnie nie istnieje. On dzisiaj stał się rzecznikiem koronawirusa, podaje statystyki dotyczące liczby zakażeń, liczby zgonów, a nie podejmuje żadnych inicjatyw dotyczących tego, żeby wprowadzić jakiekolwiek zachęty do szczepień, bo nie może ich wprowadzić, bo nie może przekonać do szczepień chociażby przedstawicieli swojego obozu politycznego. No to głosowanie, jeśli ono za chwilę będzie przez PiS przegrane, będzie jasnym wotum nieufności wobec ministra Niedzielskiego i liczę, że minister Niedzielski poda się do dymisji. Liczy pan, że minister Niedzielski poda się do dymisji? To zobaczymy, bo były takie głosy. Panie marszałek Witek w drodze na salę, więc pewnie za chwilę głosowanie. To szybciutko, ponieważ pan wspomniał o Jarosławie Kaczyńskim, to co powiedział dzisiaj na trybunie, jeśli możemy posłuchać, zdążymy przed głosowaniem. Mam nadzieję, że zdążymy. Byłoby bardzo dobrze, gdyby w Polsce można było zrealizować różne rzeczy, które w niektórych krajach są, chociaż jak się dzisiaj okazuje, z niewielkim albo w ogóle żadnym skutkiem realizowanym. Wolność każdego człowieka jest ograniczona przez tą granicę, jaką jest wolność, a więc także i zdrowie innego człowieka. I to też jest uwzględnione w tej ustawie. I wreszcie, po trzecie, z wolnością łączy się odpowiedzialność. I to też jest uwzględnione. Także, szanowni państwo, ja rozumiem, że opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio? Z wolnością łączy się odpowiedzialność. Opozycja totalna musi totalnie, ale czy musi głupio? Pyta prezes. Głosowanie za moment i oczywiście wtedy się przeniesiemy na salę sejmową. To do opozycji, pani marszałek. Co pani na to? No, Jarosław Kaczyński przypomina mi, pani redaktor, starych satrapów z Kremla. Był taki Leonid Breżniew, bardzo mocno który też mówi. Lewitował, opowiadał bzdury i o tej wolności w ustach Jarosława Kaczyńskiego to jest wstyd, że mówi to osoba, która ma wykształcenie prawnicze, bo takie pojmowanie wolności to faktycznie tylko rodem z Kremla. Przede wszystkim dlaczego? Ja sobie myślę jeszcze jedną rzecz, że to jest taka próba wrzucenia pod koniec ludziom właśnie takiego tematu ustawy, za którą nie da się zagłosować, a przegraną będzie obciążana opozycja. Popatrzcie, ta opozycja krzyczy od dwóch lat,
że COVID, walczyć z COVID-em, a tutaj prezes na białym koniu, rycerz w śniącej zbroi, daje wam Polakom ustawę, która was uratuje i ta wredna, totalna opozycja zagłosuje przeciw. Przecież prezes nie będzie tego, to nie będzie w TVP rozdmuchiwane, że posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciw. Rozdmuchiwane będzie, że posłowie opozycji zagłosowali przeciw i to jest taka quasi pułapka, bardzo zresztą nieudolna i bardzo taka niskich lotów zastawiona na opozycję, żeby w pamięci ludzkiej, kiedy skończy się koronawirus, zostało, że oto PiS chciał Polaków uratować. Ale naprawdę to już jest takie lewitowanie. No ja naprawdę nawet nie jestem w stanie tego komentować, co przed chwilą usłyszeli. To nie zapytam w tej chwili pana Janusza Kowalskiego, bo pan się przygotowuje do głosowania, więc za moment, ale pana ministra w takim razie. Czy taki jest plan, panie ministrze, żeby bo pani marszałkini mówi bardzo mocno o Jarosławie Kaczyńskim. Czy taki jest plan, żeby za to wszystko, co się wydarzy, prawdopodobnie, tak myślę, za moment na sali sejmowej, bo wygląda na to, że nie ma po prostu większości do obronienia tej ustawy, że będzie za to obwiniona opozycja i że wyborcy usłyszą: chcieliśmy, ale ta opozycja nam nie dała. Znaczy, faktem jest to, że nad tą ustawą nie było żadnej debaty na komisji, a pewne poprawki zawsze można było zgłosić. Zresztą nasi posłowie byli na tej komisji, chcieli zgłosić poprawki, nie zdążyli, ponieważ od razu musieli przejść do głosowania nad odrzuceniem tej ustawy jakby w całości. Tak jak mówię, my byliśmy za tym, aby pewne te krytyczne rozwiązania odrzucić, a wprowadzić te, które są niezbędne i konieczne dla funkcjonowania tej ustawy. I szkoda, że tak się wydarzyło. Natomiast to, czy ja to będzie wina odpowiedzialność. Szanowni Państwo, przede wszystkim jest to głosowanie demokratyczne, pluralistyczne, również w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy i każdy ma prawo wypowiedzieć się zgodnie z własnym sumieniem. Natomiast ja nie mogę się zgodzić z twierdzeniami, że rząd w Polsce skapitulował przed COVID-em, czy nie wprowadzał jakichkolwiek działań, które miały na celu zwalczanie tej pandemii. Ja tylko przypomnę, na samym początku jako państwo prowadziliśmy najbardziej odważne działania związane z powstrzymaniem COVID-19. Zamknęliśmy lasy. I byliśmy bardzo w tym skuteczni. Mieliśmy bardzo dobre wyniki od samego początku w ramach walki z COVID-em. I to my byliśmy... No dobrze, ale program szczepień stanął, prawda? Panie ministrze, przyzna pan... Panie redaktorze, się można. Przyzna pan, że od poziomu mniej więcej 54% ten program stanął i nie było sposobu na to, żeby zachęcić większą liczbę Polaków do zaszczepienia. No tak, tylko pytanie... Sekundkę, głosowanie. Dobrze, przenieśmy się i za moment dyskusja. Ustawy zawartego w druku numer 1981. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja tylko chcę powiedzieć państwu, że troszkę musimy poczekać na wyniki głosowania, bo to posiedzenie się odbywa w trybie hybrydowym, więc nie wszyscy posłowie są obecni na sali, więc to liczenie siłą rzeczy trwa troszkę dłużej. Powiem tylko, troszkę streszczając to, co państwo oglądali w ciągu dnia, że Komisja Zdrowia, która obradowała dzisiaj nad projektem, opowiada się za odrzuceniem projektu ustawy o testowaniu pracowników w pierwszym czytaniu. W skład komisji wchodzi 44 posłów, 39 głosowało, a 22 było za odrzuceniem projektu ustawy już w pierwszym czytaniu. 17 posłów było przeciwko, czyli Komisja Zdrowia
chciała, żeby ten projekt w ogóle de facto no, nie trafił na tę salę, na którą dzisiaj trafił i była... Dziękuję. Bardzo ostra dyskusja. Czekamy na wyniki głosowania. Rozumiem, że za chwilę zostaną podane. Głosowało 442 posłów, za 253, przeciw 152, 37 się wstrzymało. Sejm wniosek przyjął. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 47. Głośniej. Dzieci w szkole się tak nie zachowują, naprawdę. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 47. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Zamykam listę. Zapraszam pana posła Jana Szopińskiego z Lewicy do wygłoszenia oświadczenia. Bardzo proszę. Panie pośle, proszę bardzo wygłosić oświadczenie. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. W dniu 12 stycznia 2022 roku złożyłem interpelację poselską do pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, w sprawie odebrania przez rząd przy pomocy Polskiego Ładu około 400 tysiącom polskich emerytów po kilkaset złotych miesięcznie z emerytur, na które ci emeryci uczciwie zapracowali i za które kolejne rządy, także rząd pani premier Szydło i pana Mateusza Morawieckiego, potrącały im bardzo wysokie składki. Interpelacja wskazywała także obszary rażących nadużyć rządu i działania na szkodę 400 tysięcy. I stało się tak, jak myśleliśmy, tak jak wskazywała sejmowa arytmetyka i tak jak przepowiadały te opinie wszystkie tak naprawdę. Szanowni państwo, mówię do widzów i do gości debaty dnia. Te wszystkie opinie wygłaszane przed 253 osoby, 253 posłów było za odrzuceniem tej ustawy. 253 do 152. 44 osoby, 37 osób, które się wstrzymały, przepraszam bardzo. Jeszcze raz, 253 do 152, Janusz Kowalski. Czy pan, ja wracam do tego pytania trochę, które zadałam. Nie uważa, że teraz sami państwo dali sobie amunicję do tego, że do takiego mówienia, że Zjednoczona Prawica straciła większość? Po pierwsze, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, ten projekt poselski nie był projektem uzgodnionym w koalicji Prawo i Sprawiedliwość Solidarna Polska. Była no to tym bardziej, to potwierdza taki zarzut, że koalicja jeszcze nie rozmawia ze sobą. Znaczy w przeciwieństwie do tego zamordyzmu, który panuje w Platformie Obywatelskiej, a Platforma Obywatelska to jest partia, której politycy kłamią rano, kłamią wieczorem, kłamią w południe, nawet kłamią w nocy, kiedy śpią, bo tak Donald Tusk im każe. My w Zjednoczonej Prawicy mamy przywódcę pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego,
mamy męża stanu pana Zbigniewa Ziobro, potrafimy dyskutować, potrafimy się pięknie różnić. W tej sprawie pięknie się różnimy. My jesteśmy zwolennikami walki przeciwko segregacji sanitarnej. Różnimy się także w kwestiach na przykład polskiego węgla. Solidarna Polska broni polskiego węgla z dzielnymi związkowcami, na przykład z Bełchatowa czy z Turowa. I to jest nasza siła. Dlatego Polacy na nas głosują. Ale bronimy, panie pośle, pan mówi o przywódcy Jarosławie Kaczyńskim, tylko zanim dzisiaj stanęło 152 parlamentarzystów podczas tego głosowania. Ponieważ ta ustawa była nazywana Lex Kaczyński i bardzo wielu polityków mówiło, że tak naprawdę to właśnie pan prezes jakby stoi za koncepcją tej ustawy. I teraz tak naprawdę, jeżeli ta ustawa była po to, żeby się policzyć, to wychodzi na to, że koncepcję tę popiera 152 parlamentarzystów, panie pośle. Przede wszystkim te wszystkie niegrzeczne, żeby nie powiedzieć nawet impertynenckie i chamskie uwagi totalnej opozycji, która zawsze na sali sejmowej szuka rozruby przeciwko panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, wicepremierowi polskiego rządu, pozostawię bez komentarza. Panie pośle, wpuścimy na chwilę, jest konferencja Borysa Budki, dobrze? Będziemy, no bo się dzieje w Sejmie, więc będziemy... No, szkoda na niego czasu. Oczywiście z Eichlerem i Mejzą. Więc to, do czego doszło na sali posiedzeń, no cóż, to pokazało, że Kaczyński we własnym obozie nie ma większości. Oczywiście będzie narracja przygotowana pod swój elektorat, że to opozycja nie chciała tego projektu ustawy, a tak naprawdę zepsuł go sam Kaczyński, zgłaszając tak absurdalne propozycje, bo próbował zrzucić swoje nieróbstwo i nieróbstwo rządu PiS-u, tragedię 100 tysięcy ofiar COVID-u i drugich 100 tysięcy ponad normatywnych zgonów, próbował zrzucić na zwykłych ludzi, na pracowników, pracodawców. Tymczasem nikt już chyba nie da się nabrać, że za to, co dzieje się w Polsce, odpowiada rząd premiera Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, no i minister zdrowia oraz wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Jak to pana zdanie wpływa na samą sprawę? Mam na myśli walkę z pandemią w obliczu piątej fali narastającej. No przecież nie ma żadnej walki z pandemią. Ludzie zostali zostawieni samym sobie. Dzisiaj Kaczyński udawał, że coś robi, ale to są działania po pierwsze spóźnione, a po drugie nic nie dające. I to najbardziej boli, bo jestem ostatnią osobą, która mówiłaby, że w czasach pandemii należy kwestie pandemiczne rozgrywać politycznie. A Kaczyński do tego doprowadził. On udawał, że chce cokolwiek zrobić, kiedy widział, że już jest na wszystko za późno. Przecież te szopki w kancelarii prezesa Rady Ministrów, to udawanie, że będą jakieś odszkodowania, zawalili akcję szczepień. Na pandemii bogacili się ludzie na lewych maseczkach, respiratorach i tak dalej, a Polacy umierali. I co wymyślił Jarosław Kaczyński? Ustawę donosową, ustawę konfidencką, ustawę, w której ludzie byli przeciwstawiani innym ludziom. Chyba nikt nie wierzy, że na sali sądowej można wygrać z pandemią. Z pandemią wygrywa się skutecznymi działaniami, które proponują eksperci. Do tego była Rada Medyczna. Nie skorzystali z jej rady. Mnóstwo dobrych propozycji opozycji składanych tutaj w Sejmie, żadne nie zostały uwzględnione. Później przygotowano ustawę, która padła, 151 głosów na blisko 230 we własnym klubie. No to jest spektakularna porażka Jarosława Kaczyńskiego. Panie przewodniczący, co teraz dalej powinno się wydarzyć, pana zdaniem? Rząd powinien podać się do dymisji i powinny być wybory. Jeżeli w kluczowej dla bezpieczeństwa Polaków sprawie rząd nie ma większości, to powinien podać się do dymisji. Gdyby Morawiecki był człowiekiem honoru, ja rozumiem, że honor i Morawiecki to oksymoron, ale gdyby był człowiekiem honoru, to dzisiaj na biurku prezydenta leżałaby jego dymisja. Będzie kolejna ustawa? Ale mnie pan pyta, czy Kaczyński... Nie, no przecież nie będzie, bo Kaczyński nie ma większości nawet dla takiej ustawy. Nie będzie ustawy, bo Kaczyński absolutnie ma w nosie bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Skoro nie zrobił nic przez ponad rok, odkąd jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, zajmował się wyrzucaniem z rządu Gowina, później zajmował się kupowaniem Mejzów, Bortniczuków, Ociepów i mógłbym tutaj wymieniać, to myślicie, że Jarosław Kaczyński martwi się o wasze zdrowie, drodzy widzowie? Myślicie, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na waszym zdrowiu, życiu? Mógł to dawno zrobić. Byliśmy gotowi chociażby do wprowadzenia dobrej ustawy po poprawkach Lex Hoc, utopili. Mówiliśmy wyraźnie, jesteśmy za tym, by dać pracodawcom możliwości sprawdzenia bez segregowania ludzi. Kaczyński nie chciał pomocy opozycji, bo on widocznie chciał
po raz kolejny skłócić ludzi. Tym razem chciał skłócić ludzi takich, którzy mieli występować przeciwko sobie w sądzie. No to jest naprawdę... Znaczy są granice podłości w polityce i dzisiaj Kaczyński przekroczył kolejną granicę. Bo jeżeli on wyzywa opozycję, można przejść nad tym do porządku dziennego. Taka jest polityka, język nienawiści, który wprowadził. Natomiast jeżeli próbuje się w czasach pandemii przeciwstawić człowieka człowiekowi, pracownika innemu pracownikowi, podczas gdy rząd nie robi nic, by realnie walczyć z pandemią, no to cóż, to jest naprawdę podłość, której wcześniej naprawdę w tym Sejmie nie było. Dziękuję. Krótka improwizowana konferencja Borysa Budki po tym właśnie głosowaniu i pewnie takich konferencji teraz się możemy spodziewać. Jeszcze Janusz Kowalski, no to jest właśnie tak, jak ja powiedziałam, że to głosowanie, panie pośle, jest przez opozycję po prostu opisywane jako porażka państwa i porażka osobista Jarosława Kaczyńskiego w tej chwili. Nic podobnego, jak słyszę Borysa Budkę, to rzeczywiście Borys Budka i powaga, to jest właśnie oksymoron, bo zastanawiam się, czy widzę tego Borysa Budkę, który stoi w krótkich spodenkach przed kamerą TVN, bo tak się dokładnie zachowuje ten niepoważny polityk. Czy widzę Borysa Budkę w Jaworznie, który został zmasakrowany przez górników, przez elektroenergetyków. Borys Budkę jest kompletnie niepoważny. Kto napuszczał milionów Polaków na kolejnych milionów Polaków? To właśnie Platforma Obywatelska, to właśnie postkomunistyczna lewica, to właśnie PSL. Chcieli segregować miliony Polaków, chcieli przymusowo szczepić, chcieli wyrzucać z pracy nauczycieli, obowiązkowo, lekarzy. Obowiązkowo, panie pośle, obowiązek, a przymus, i mówię to w każdym programie, dwie różne kategorie. To jest tak. I ta cała polityka tego lewicowego zamordyzmu, która zbankrutowała we Włoszech, we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Popatrzmy, co zrobi Wielka Brytania. Dokładnie idzie tą drogą, którą powinna iść Polska. Nie dla kwarantanny, nie dla zdalnej nauki dla dzieci, dla ośmiolatków. Ja widzę swojego syna, ośmiolatka, który musi być na zdalnej nauce. W mojej ocenie to jest kompletny po prostu błąd. To jest kompletne stracone pokolenie. My mamy leczyć COVID-a, a nie segregować ludzi. Tym się różnię od tych postkomunistów, Platformy, Borysów Budków, że ja chcę walczyć przy jednym stole o skuteczną strategię walki z COVID-em, a nie wykorzystywać pandemię do zbijania punktów procentowych, napuszczać ludzi na... Panie pośle, wywołał pan PSL, więc Miłosz Motyka teraz, a propos tego, co się wydarzyło na sali sejmowej i co dalej w takim razie, jakie to będzie miało skutki? To, co się wydarzyło na sali sejmowej, to jest jasne wotum nieufności wobec ministra Niedzielskiego. Dzisiaj kolejnym krokiem powinno być po prostu podanie się do dymisji przez pana ministra. On nic nie może, nic nie potrafi, nic nie jest w stanie zrobić. Nie jest w stanie, to choć to trudne, jeśli chodzi o przekonanie pana posła Kowalskiego do jakichkolwiek zdroworozsądkowych działań, no to nawet nie próbuje tego zrobić pan minister Niedzielski, więc po prostu powinien podać się do dymisji. Ale kompletną bzdurą jest to, co mówił pan minister Cieciura, że opozycja nie chciała wspierać rządu, bo my zgłaszaliśmy swoje poprawki do kolejnych ustaw covidowych, ale wy wszystkie poprawki opozycji odrzucaliście a priori, więc dzisiaj ponosicie pełną odpowiedzialność za tę walkę. I dzisiaj, jeśli pan mówi o tym, że skutecznie się wam z COVID-em walczyło, to tak skutecznie walczyliście, że waszą odpowiedzialnością jest 200 tysięcy ponadmiarowych zgonów w ubiegłym roku. Doprowadziliście do tej tragedii. Wy ponosicie za nią pełną odpowiedzialność i to również pan, panie pośle Kowalski, jest za to współodpowiedzialny. To pan nie potrafił przekonać swoich kolegów do skutecznej walki z koronawirusem. To wy jesteście za to odpowiedzialni, bo... Pan jest antyszczepionkowcem, pan ma postkomunistów. Pan ma postkomunistów. Bo to jest pan ma postkomunistów we własnym obozie, bo to pana koledzy. Teraz pan słucha, ja mówię, to pana koledzy forsują te wszystkie ustawy i te wszystkie rozwiązania, przeciwko którym pan głosuje. To pana koledzy są nieskuteczni i to pana koledzy rządzą. To pana koledzy wprowadzają zdalną nauczanie, a nie opozycja. I to pana koledzy są odpowiedzialni za 200 tysięcy ponadmiarowych zgonów w ubiegłym roku. I Krzysztof Cieciura, bo pan też został niejako tutaj wywołany przez pana Miłosza Motykę. Tak, no następnie chciałem się odnieść do tego, co mówił właśnie Borys Budka, ponieważ to wyjątkowo śmiesznie brzmi z ust człowieka, który został ustawiony przez Donalda Tuska w szeregu i postawiony do kąta tak naprawdę. Zarzuty do kogokolwiek, jak prowadzić politykę czy partię. Borys Budka pokazał, że on tego nie potrafi i nie powinien się tak naprawdę na ten temat wypowiadać. Natomiast do zarzutów pana Motyki, no panie rzeczniku, nie wiem, czy pan się obudził wczoraj, czy dzisiaj, natomiast chciałbym panu powiedzieć, że ponad te normatywne zgony miały miejsce również w Niemczech.
miały miejsce również w Wielkiej Brytanii, w USA, na całym świecie ludzie umierają z powodu COVID-a i to nie jest wina jednego czy konkretnego rządu. Tak, najwięcej po II wojnie zginęło właśnie ludzi w Polsce, ale również w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we wszystkich krajach Unii Europejskiej mieliśmy najwięcej zgonów od zakończenia II wojny światowej. To objęło wszystkie państwa, także zarzucanie Polsce jakiejś wyjątkowej odpowiedzialności jest naprawdę niemądre. Tym bardziej, że my jako polski rząd wykonaliśmy naprawdę bardzo dużą pracę, chociażby w programie promocji szczepień. Był to jeden z najlepiej zorganizowanych mechanizmów, który działał w Europie. Natomiast zabrakło pewnej dobrej woli ze strony samych Polaków do zaszczepienia się. I nie można. Ale czy pan, panie ministrze, czy pan obarcza winą Polaków za to, że im zabrakło dobrej woli do tego, żeby się jeszcze bardziej zaszczepić? To jest Ja rozumiem sytuację, w której my nie jesteśmy za obowiązkowym szczepianiem i narzucaniem tego ludziom na siłę. Natomiast jako państwo polskie przygotowaliśmy wszelkie możliwe mechanizmy, struktury, punkty szczepień dla tych wszystkich, którzy chcieli... No dobrze, panie ministrze, ale co robi państwo i jego instytucje, jeżeli właśnie jest taka sytuacja, jest pandemia, która zabiera kilkaset osób dziennie, I po prostu jest społeczeństwo, które nie chce się szczepić, mimo że to może uratować życie iluś osobom. I co wtedy robi państwo? Mówi, że już więcej nic nie może zrobić? Drażnia służbę zdrowia. Szanowni państwo, bo my tutaj tkwimy w pewnej takiej narracji, którą nam narzuca opozycja. Mówi o tym, że państwo polskie nic nie wykonuje w sytuacji, w której się znajdujemy. To jest absolutna bzdura. Ale no to co robicie? Jako wojewoda, współodpowiedzialny byłem w województwie łódzkim za zarządzanie pandemią. Ja doskonale pamiętam i wiem, jaka jest praca, jaka była wykonywana i jaka teraz jest wykonywana w zarządzaniu przeciwko pandemii koronawirusa. Z nieustannym jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi szpitalami. Mamy przygotowane miejsca na oddziałach. Większość szpitali, czy wszystkie szpitale zostały w znakomity sposób doposażone do tego, aby i dostosowane do tego, aby przyjmować pacjentów covidowych. Mamy mechanizmy, mamy odpowiednie procedury, które do tego prowadzą. Mamy podniesione pensje dla ratowników medycznych, dla służby, które się zajmują walką z COVID-19. I to, co państwo próbujecie narzucić, to, że polski rząd nic nie robi w kontekście walki z COVID-em, jest obrzydliwym kłamstwem tylko i wyłącznie na pożytek polityczny, który wy próbujecie teraz jakoś sobie uzyskać. Prawda jest taka, że od 2 lat walczymy z pandemią, jesteśmy na froncie i musimy się dostosowywać do różnego rodzaju okoliczności, sytuacji, nastrojów społecznych. Nie możemy zamykać państwa, tak jakby wy byście pewnie chcieli. No tak, są kraje europejskie, które się otwierają, tylko one mają znacznie większy poziom zaszczepienia. I pewnie też dlatego, jeśli mają 80 czy 90% zaszczepienia, no to też jest im się łatwiej. Pan poseł Kowalski kręci głową, że nie. Trochę nie rozumiem, ale za chwilę, bo chciałam pani marszałek Morawska-Stanecka teraz, bo dobija się pani marszałkini do głosu. Bardzo proszę. No przede wszystkim Polska, pamiętajmy, jest na 23. miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o odsetek zaszczepionych. I powoływanie się na inne kraje, które się otwierają, no Dania 82% zaszczepionych, Portugalia 90%, ta Wielka Brytania prawie 80% osób zaszczepionych. Polski rząd nie zrobił nic, żeby Polaków skłonić do szczepień. Nie wprowadził powszechności paszportów covidowych, nie wprowadził ograniczeń w dostępie do środków, na przykład do miejsc użyteczności publicznych, takich jak teatry, kina, sale, restauracje. Wszędzie, w każdym kraju Unii Europejskiej w ubiegłym roku, jeszcze latem, trzeba było pokazywać paszporty covidowe. W Polsce nie. Nie robiono tego i mamy tego efekt. A teraz mówienie o tym, że mamy świetnie przygotowane szpitale, tak, kosztem tych pacjentów, którzy są chorzy na zawał, na raka, na różne inne choroby i do tych szpitali nie trafią. W tych szpitalach się nie znajdą, bo muszą te szpitale przygotowywać miejsca za osób. Nie przerywajcie państwo sobie, niestety, dobrze, bo mamy trudne niestety, warunki. Janusz Kowalski w pogoni za inteligencją, panie pośle, niestety. To będzie nieudana. Ja pani nie obrażam. Szanowni państwo, nie obrażajcie się. Brednie. Nie, ale pan opowiada brednie, straszne nie. brednie i jeżeli pan Polacy mają naprawdę żal tego słuchać, co pan jeżeli opowiada. Mogę. Panie pośle, jeżeli ale mogę. Dlaczego pan cały czas, bo pan cały czas podgadywał, jak pani wicemarszałkini mówiła, jeśli mogę tak powiedzieć. To było szokujące. Ale wie pan mówi szokujące o rzeczach, które po prostu w sposób naturalny wprowadziły. Prawdziwe. Panie pośle, są prawdziwe. Pani marszałkini mówiła o tym,
że inne kraje wprowadziły paszporty covidowe, a pan mówił, że na szczęście u nas tego nie było. No. Całe szczęście Polska nie poszła drogą tych państw, które wprowadziły restrykcje, paszporty covidowe, segregacje, odbierały milionom swoich obywateli prawa i wolności. I co? I mamy ogromne wskaźniki zachorowań. Taka jest po prostu prawda, bo ten wirus po prostu... Ale mamy statystyki zmarłych, panie pośle, ale ja teraz panu przeszkadzam przez chwilę, bo chcę powiedzieć, że mamy bardzo wiele które zmarło po prostu w czasie pandemii. Pani redaktor, jeżeli chodzi o statystyki, co województwo w Polsce, to są inne statystyki, mamy tego świadomość. Na szczęście w Polskim Stronnictwie Ludowym nie tylko są tacy politycy jak pan Motyka, który mówi nieprawdę, ale na przykład jest bardzo racjonalna pani poseł. Ja nie przeszkadzałem panu. Jak na przykład pani poseł Nowogórska, która jest z Nowosądecczyzny, która mówi wprost, nie dla segregacji sanitarnej, pokazuje przykład szpitalu w Limanowej. Byłem z panią poseł w programie 6 grudnia 2021 roku. I to poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi dokładnie tym samym językiem, co my mówimy. Trzeba udrażniać służbę zdrowia. Coś państwo mówią po prostu, żeby odbierać milionom Polaków prawa i wolności. Służba zdrowia musi być udrożniona. Moja mama czeka wiele miesięcy na operację i nie może być przyjęta. Ale nie dlatego, że szpitale są przepełnione, tylko że szpitale nie przyjmują, że służba zdrowia nie leczy. Jakim prawem doktor Bodnar, który od pierwszych godzin leczy pacjentów, jest ścigany, ale to jest bardzo ważne. Bo my nie jesteśmy władni, żeby oceniać jego pracę, z całym szacunkiem, bo to zrobią władze samorządu lekarskiego. Ja chcę powiedzieć, że ileś osób, panie pośle, leczy pan doktor Bodnar i nie wolno walczyć panie z lekarzem, pośle, który ale naprawdę życie. Tę sprawę rozstrzygnie samorząd lekarski. Ileś osób nie dostało się do szpitala. Panie pośle, wiele zawodów, panie pośle, wiele osób nie dostało się do szpitala dlatego, że po prostu wszystkie łóżka w danym szpitalu czy na danym oddziale zajęły osoby, które, panie pośle, które się które nie zaszczepiły. Są zaszczepione. Tak, ostatnie zdanie. To ja mogę... To ja się muszę odnieść do tego. Posłuch... Ale niech się odniesie pan poseł Kowalski, dobrze? Ale nie, jeżeli mogę. To proszę posłuchać pani poseł Nowogórskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, która dokładnie mówi o tym przykładzie szpitala w Limanowej, gdzie zamienia się różne oddziały na oddziały covidowe po to, żeby dostawać więcej pieniędzy. To są słowa pani poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I pani redaktor, ważna jest jedna kwestia. Gdyby rzeczywiście było tyle samo osobodni, czyli tych dni, których się leczy miliony Polaków, co w roku 2019, 18, 17, a to spada o kilkadziesiąt procent, to miałaby pani rację, ale po prostu służba zdrowia jest niedrożna. I ja mówię w ten sposób, niech politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy rządzą wieloma powiatami, wieloma szpitalami powiatowymi, wezmą się po prostu do roboty, a nie szczują na innych obywateli, odbierają prawa i wolności. Tylko chcę przeczytać, co napisał właśnie Jarosław Gowin, a mianowicie napisał, to zabawne, że niektórzy próbują rozbijać cudze partie, nie umiejąc prowadzić własnej. To jeśli za chwilę, można ad vocem. No ale do to tego, króciutko, dobrze? Króciutko. W powiecie limanowskim, nie, dobrze, o którym przepraszam, mówił... Przepraszam, pan dłużej, bo myślałam, że to jeszcze... No właśnie. Tak, pan, bo pan, jeśli pan rzecznik. W powiecie limanowskim, o którym mówił pan poseł Kowalski w swoich odmętach szaleństwa, rządzi Prawo nie, i Sprawiedliwość, ale proszę, czyli koalicjant. Nie mówić o koalicjant, poseł. Koalicjant, ja koalicjant. Teraz pan przerywa. Koalicjant pana posła Kowalskiego, Prawo i Sprawiedliwość, rządzi w powiecie limanowskim, gdzie właśnie nie ma udrożnionej służby zdrowia i za to wszystko odpowiada udrożyć. PiS i pan poseł Kowalski za to współodpowiada. Ale pan odpowiada również za to, że dzisiaj szpitale są po prostu pełne osób niezaszczepionych, bo wy nie potrafiliście jako rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy przeprowadzić skutecznej akcji proszczepionkowej. Nie potrafił tego zrobić pan minister Dworczyk, bo schował głowę w piasek po ujawnionych mailach. Nie potrafił tego zrobić pan minister Niedzielski, nie potrafił zrobić tego pan ani nikt inny. Efekt jest tego taki, że 90% osób, które dzisiaj leżą w szpitalach, niechże się pan przestawi na odbiór, a nie na nadawanie. 90% trudno panią słuchać, osób, bo ten argument. Bo pani, ale ja próbuję, ja nie mówię do pana, bo i tak pan nie zrozumie. Nie przerywajcie pan i tak tego nie zrozumie. Sobie wzajemnie. Panie pośle. Pan młody człowiekiem troszeczkę pan, więcej szacunku i argumentów. Nie czyńcie sobie państwo brzydkich uwag personalnych, ja jeszcze dotyczących intelektu. Proszę o to. Bo ja mówię o faktach, a pan mówi o zupełnie oderwanych rzeczach. 90% osób, które dzisiaj leżą w szpitalach, to są osoby niezaszczepione. I to jest fakt. I to, że dzisiaj, nieprawda. Może sobie pan tak powtarzać, jak pan chce, to, że niech dzisiaj Europa się otwiera, otwierają się takie państwa jak Wielka Brytania, Dania, to jest tego efektem, że tam jest 80-90% osób zaszczepionych. Tam osiągnęli już odporność populacyjną, która pozwala na otwarcie gospodarki. Nie, pan tego nie rozumie. Pan tego nie rozumie.
pan tego nie pan rozumie, bo nie potrafi pan słuchać ekspertów, nie potrafi pan słuchać lekarzy. Ja potrafię słuchać ekspertów. Pan jest politykiem, który kompletnie nie ma wiedzy na ten temat. Niech pan przyjdzie na zespół do spraw sanitaryzmu, posłucha pan ekspertów, a nie powtarza pan po prostu nowomowę Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Weźcie się wreszcie do roboty. Weźcie się do roboty, a niech pan po prostu nie kłamie i nie napuszcza ludzi na ludzi. To, co Szanowni pan Państwo, chcę tylko coś wiedzą, powiedzieć, z nauką bo i sprzeczne mamy... ze zdrowym rozsądkiem, co wielokrotnie pan już udowadniał. Chcę tylko powiedzieć, bo mamy takie już bardziej szczegółowe wyniki tego głosowania i chciałam pana byłego wicewojewodę i wiceministra obecnie, czyli pana Cieciurę, zapytać, czy to jednak, jak pisze jeden z dziennikarzy, nie jest bunt na pokładzie, jeżeli jest prawie 80 posłów, tak, PiSu, którzy głosują przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pisze to Grzesiek Kępka, mój zresztą redakcyjny kolega. No jak to inaczej, przepraszam, panie ministrze, czytać, jak nie jawne przeciwstawienie się woli prezesa Kaczyńskiego? A ja tego nie traktuję jako przeciwstawienie się czyjejś woli. To jest po prostu demokracja, która jest w polskim parlamencie i która funkcjonuje na każdym z tych etapów drogi parlamentarnej. I również, i to nie jest przecież tajemnica, ponieważ ta debata trwała od kilkunastu dni. Każdy dziennikarz, który obserwuje scenę polityczną, doskonale wiedział o tym, że w ramach Zjednoczonej Prawicy jest dosyć duży podział w zakresie poparcia tego konkretnego projektu, ale również tego wcześniejszego. Ale to jaki projekt jesteście państwo w stanie przeprowadzić? Projekt pana posła Hoca nie przeszedł. Ten projekt upada i to wie pan, no naprawdę 253 do 152 to będzie zapamiętane. Więc jaki projekt w takim razie w stanie jest przepchnąć, przeprowadzić, przegłosować rząd Zjednoczonej Prawicy? Myślę, że będą nad tym prowadzone prace i rozmowy. Przecież to nie zamyka sprawy tego, jak funkcjonować w ramach pandemii. Natomiast ja chciałbym przypomnieć jedną bardzo ważną rzecz, o której się zapomina. My w dalszym ciągu pracujemy na dokumencie, który przecież został uchwalony rok temu czy półtora roku temu. Jest to strategia walki z COVID. Ta strategia przecież cały czas obowiązuje. Ministerstwo na jej podstawie funkcjonuje, Ministerstwo Zdrowia. Ta strategia jest dostępna na stronie ministerstwa i można się zapoznać z jej punktami i mieć pełną wiedzę w to, jak to wygląda faktycznie, a nie powielać kłamstwa i jakieś fake newsy, tak jak to robią często politycy opozycji na temat tego, że brakuje... Ale czy pan nie uważa, że po prostu państwo nie zdążą przegłosować jakiegoś prawa przed skończeniem się tej fali i za chwilę będzie wiosna, lato i nie będzie żadnego prawa? Bo nie uda się to zrobić, panie ministrze. Panie redaktor, no ja nie wiem, jak ja tutaj nie będę próbował udawać, tak jak pan motyka, eksperta i specjalisty w zakresie pandemii, natomiast według tych informacji, które do mnie docierają, jednak będziemy musieli z COVID-em się oswoić. Ten COVID jako pewien wariant grypy będzie z nami funkcjonował przez najbliższe lata, dlatego uważam, że temat tego, jak pracować, jak walczyć z COVID-em, jak minimalizować jego negatywne skutki, będzie z nami obecny jeszcze przez długi czas na pewno. Tak, ja rozumiem, tylko będzie w innej fazie już ten wirus, ta pandemia wejdzie w fazę endemii i tego typu ustawy już nie będą potrzebne. Tak myślę. No tak, ale widzimy również, jak działa teraz Omikron, który oczywiście jest odpowiedzialny za to, że mamy więcej zakażeń i te liczby jakby bezpośrednio robią wrażenie, natomiast na szczęście one nie sprawdziły się te czarne, nie sprawdzają się na razie też czarne scenariusze, jeśli chodzi o poziom jakby zgonów, ale również obłożenia łóżek covidowych. Przypomnę, że mamy przygotowane około 60 tysięcy łóżek covidowych w Polsce, a jest zajętych 18 tysięcy, więc to jest kolejny przykład tego, jak opozycja cynicznie kłamie i próbuje wykorzystywać... Szanowni Państwo, musimy kończyć, PSL nie mieli dlatego, racji. Dlatego, że za chwilę jeszcze będę pytać komuniści kolejnych... Komuniści z PiSu, jak pan również. Bardzo bym chciała kiedyś, żeby odbyła się taka debata bez takich brzydkich, wzajemnych uwag. Szanowni Państwo, chcę podziękować, dlatego że za moment jeszcze zapytam dwoje posłów, którzy brali udział w głosowaniu z Konfederacji i z Platformy, z Koalicji Polskiej. Pani Gabriela Morawska-Stanecka, PPS, Janusz Kowalski, Solidarna Polska, Miłosz Motyka, PSL, Krzysztof Cieciura, Stowarzyszenie Odnowa. Dziękuję Państwu wszystkim. Co się dzisiaj działo w sprawie tej ustawy, która przepadła w sejmowym głosowaniu? To krótko, jeśli możemy, przypomnieć. Przedłożony projekt nigdy nie powinien trafić pod obrady Sejmu. Co więcej, on nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego. Jedynym miejscem, w którym ten projekt powinien się znaleźć, to jest to urządzenie.
Albo część z Państwa tego projektu w ogóle nie przeczytało, albo przeczytało nie ze zrozumieniem, albo nie chciało tego tekstu zrozumieć. Totalna władza poniosła totalną porażkę w walce o zdrowie i życie Polaków, totalną porażkę w zachęcaniu do szczepień, totalną porażkę w organizacji ochrony zdrowia na czas pandemii. Odpowiedzialność to jest życie i zdrowie Polaków. Odpowiedzialność to jest ustawa o obowiązkowych szczepieniach i odpowiedzialność to jest ustawa o paszportach covidowych. Tego chcą Polacy. A dlaczego wy tego nie chcecie? Bo słupki poparcia kładziecie na szali życia i zdrowia. Zgadzam się, że ta ustawa jest niedoskonała. Zgadzam się, że mamy określone opory. Wydaje mi się, że niestety jest trochę późno na takie działania. No i o godzinie de facto 20, chwilę po 20 ta ustawa przepadła w sejmowym głosowaniu. 253 głosów za tym, żeby ta ustawa, no właśnie, została odrzucona w pierwszym czytaniu. Zobaczcie Państwo. Przyjął. Głosowało 442 posłów, za 253, przeciw 152, 37 się wstrzymało. Sejm wniosek przyjął. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 47. Głośniej, głośniej. Dzieci w szkole się tak nie zachowują, naprawdę. No ale właśnie, dzieci w szkole się tak nie zachowują, mówi pani marszałek, a posłowie kolejni już w debacie dnia. Artur Dziambor, Konfederacja, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dariusz Joński, Koalicja Polska, dobry wieczór. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, dobry wieczór. Powiedziałam, jaka Polska, to już też tempo. Ale ponieważ tempo przed mnie chwilą dopadło. Była Koalicja tempo Polska. Tempo mnie dopadło, Koalicja Obywatelska. Czasami język jest szybszy, to już Słowacki napisał. Panie pośle, po co było to głosowanie, bo jednak jest to znacząca przegrana i czy to będzie, jak opozycja w tej chwili dalej to poprowadzi? Nie, moim przekonaniem od samego początku Jarosław Kaczyński wiedział, że tego nie przeprowadzi. Ta ustawa była absolutnie absurdalna, nie do przyjęcia nie tylko przez opozycję, ale przez nawet posłów Prawa i Sprawiedliwości. On sobie zdaje sprawę z tego, że wśród grupy rządzącej są antyszczepionkowcy i oni mu powiedzieli 2 tygodnie wprost. Jeśli przeprowadzi jakąkolwiek ustawę covidową, to oni wychodzą od niego z klubu i on traci większość. Więc on po prostu akceptuje, że ludzie umierają, że nie ma ustawy covidowej. Tak na dobrą sprawę, że nie ma Ministerstwa Zdrowia, że nie ma Rady Medycznej przy Ministrze Zdrowia. Przecież podczas tej dzisiejszej debaty tu w Sejmie i na komisji nie było przecież ministra Niedzielskiego. Nie ma Rady Medycznej. Był wiceminister Brombar, a Jarosław Kaczyński, no ale dopuszczaliśmy też tę wypowiedź jeszcze w tym programie. No, jednak zwalał winę na opozycję, na tak? Że to opozycja też nie chce współpracować i ty powiedział do końca totalnie i do końca głupio. Znaczy, na pewno Państwo widzieliście, nie ma opinii Ministerstwa Zdrowia do tego projektu ustawy, nie ma opinii Biura Analiz Sejmowych, to wszystko po prostu palcem po wodzie pisane. To byłoby śmieszne, gdyby nie chodziło o zdrowie i życie ludzi. Można było przedstawić projekt ustawy, o którym mówiliśmy, o którym mówiła jeszcze Rada Medyczna, póki była, paszportów covidowych. Nie chcesz się nie szczep, ale siedź w domu. Chcesz, masz paszport, możesz iść do teatru, do kina, niech gospodarka normalnie funkcjonuje. Taka propozycja była lekarzy, ekspertów. Natomiast Jarosław Kaczyński wiedział, że jeśli to zrobi, no to nie będzie miał większość. On wybrał większość niż zdrowie i życie ludzi, po prostu. Czy pana zdaniem, Artur Dziambor, ten wynik głosowania zaskoczył Jarosława Kaczyńskiego? Jeszcze raz, 253 do 152. Więc tak naprawdę już są komentarze, że zostało przy nim 152 najwierniejszych. Nie, to nie tak. Jarosław Kaczyński, jeżeli w ogóle został zaskoczony, to został zaskoczony dopiero decyzją lewicy, że jednak nie poprze tej ustawy, ponieważ przypomnę historię poprzedniej ustawy, tak zwanej Lex Hoc, którą popierała zarówno Platforma Obywatelska, jak i Lewica, jak i PSL. Więc tam poparcie byłoby dużo szersze. Natomiast tutaj, w tym momencie, trochę się chyba zmieniła sytuacja w momencie, gdy jednak nie można było liczyć na Lewicę w zamian za tych posłów Solidarności
Solidarnej Polski, czy tam części Solidarnej Polski, która nie chciała głosować za taką ustawą. No tak, ale przecież Lewica powiedziała już dawno temu, że takiego przepisu, takich przepisów nie poprze. Zresztą Lewica powiedzieli to przedwczoraj ostatecznie. Powiedzieli to przedwczoraj i bardzo dobrze. Panie pośle, że pod czymś takim się nie podpiszą. I bardzo dobrze się stało. Dzisiaj wygrała normalność, wygrali wolni ludzie z zamordystami. I nieważne jest, jaki jest wynik tego głosowania. Ważne jest, że ta ustawa zniknęła właśnie dzisiaj po bardzo mocnej batalii. Pan uważa, że politycznie to głosowanie dzisiaj nie będzie miało znaczenia? Serio? To jest pierwsze głosowanie w tej kadencji Sejmu, które PiS przegrał nad ustawą. To jest pierwsza porażka Prawa i Sprawiedliwości, pierwsza porażka Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnę również, że Jarosław Kaczyński własnym autorytetem walczył o tę ustawę. On się dzisiaj na mównicy pojawił dwa razy. To były pierwsze dwa razy od wielu miesięcy, kiedy Jarosław Kaczyński pojawił się na mównicy. Ale akurat jak ja go poprosiłem, żeby podszedł trzeci raz i powiedział nam z nazwiska, kto jest autorem tego gniota, no to już niekoniecznie chciało mu się wstawać i wymienić nazwiska tych, którzy byli winni tego, spowodowali tę ustawę. Poseł wnioskodawcą był pan poseł Rychlik, ale nie wiem, czy sam był przekonany do tego, co odczytywał dzisiaj. Oczywiście, pani redaktor, no wiemy doskonale, że poseł Rychlik nie miał nic wspólnego, on nawet nie wiedział, co czyta, jak czytał, dlaczego uzasadnia swoją własną ustawę. Przyznam szczerze, bo przecież tak. Jest dorosłym człowiekiem i chyba wiedział, co na siebie bierze, tak mi się wydaje przynajmniej. Co będzie dalej, Dariusz Joński? Czy będą kolejne przepisy? Czy będzie kolejna próba przeforsowania czegoś przez komisję, przez Sejm? Jak pan myśli? Ja myślę, że ze strony rządu nie ma nic. Żeby była jasność i tu się nie ma co oszukiwać i też chcę, żeby opinia publiczna doskonale tą informację... Chcę być precyzyjnym. Nie ma żadnego projektu, ani rządowego, ani też poselskiego. W moim przekonaniu całkowita kapitulacja, biała flaga. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który nie ma żadnego pomysłu na walkę z COVID-19. Czy to był Lex Hoc, czy to był Lex Kaczyński, konfident, nie miało to znaczenia. To były buble prawne. Hoc, bo Hoc to jest poseł, zdaje się, od państwa. Tak, Hoc. Tak, oczywiście. Hoc. Chyba, że natomiast ja coś źle my akurat, jeśli chodzi o naszego posła Hoca, to jeden z nielicznych lekarzy, który dzisiaj na Komisji Zdrowia między innymi apelował do rządu o uprzytomnienie. Wydaje mi się, że największym problemem jest to, że jest jeden wielki nieobecny. Tym wielkim nieobecnym jest minister zdrowia, bo my nie mamy Ministerstwa Zdrowia, mamy Ministerstwo Zgonów. Naprawdę, każdego dnia, zresztą u państwa na antenie, też między innymi tylko słyszymy tylko i wyłącznie o tym, ile osób zmarło, ile zostało zakażonych. Nie ma żadnego pomysłu na to, jak panie pośle, pan działać. Dziambor, jak... Pan Dziambor panu klaszcze, ale nie wiem, czy pan się cieszy z tych oklasków, bo pan Dziambor się cieszy, że żadna ustawa w ogóle nie wejdzie i że zwyciężyli ludzie wolni. Pan też tak powie? Ja uważam, że dzisiaj na sali powinna być projekt ustawy, który powinni napisać ci z Rady Medycznej. Oni byli gotowi. Oni powiedzieli, mamy gotowy projekt, między innymi paszportów covidowych. Politycy w tej sprawie, to zamiast dyskutować, powinni to przegłosować. Pewnie Konfederacji byliby przeciw, ale by ta ustawa przeszła. Natomiast nie ma ustawy, nie ma Rady Medycznej, nie ma Ministerstwa Zdrowia i niestety... A jaki to jest komunikat dla Polaków są codziennie w takim zgon. Razie, że za chwilę... A do Polaków jest prosty. PiS dzisiaj powiedział, Jarosław Kaczyński powiedział do Polaków, radźcie sobie sami. Nie, powiedział, że winna jest opozycja. Totalna i że robi głupio. No tak powiedział. No może... A kto rządzi w kraju? Opozycja czy rząd? Pan Artur Dziambor już nie będzie klaskał, słysząc, że jednak powinna wejść ustawa o paszportach covidowych. Panie pośle. Nie no, absolutnie nie powinna wejść żadna ustawa o żadnych paszportach covidowych. Nie powinna w ogóle wchodzić już żadna... Puszczamy na żywioł, nie tak? Pan Dziambor może się zapisze do PiSu, proszę zapytać. Nie powinna już... Panie pośle, przed chwilą pan powiedział Ministerstwo Zgonów, powtórzył pan po Grzegorzu Braunie, dlatego klaskałem. Więc teraz proszę mnie do PiSu nie zapisywać. Chciałem powiedzieć, że przede wszystkim Panem podstawa Braunem jest taka... Panem Braunem, nie proszę nie porównywać. No ale przed chwilą pan też, pan to zacytował. Proszę państwa, żadnych ustaw covidowych. Powinniśmy jedną ustawę, jaką należałoby w tym momencie przegłosować, to wycofanie się z stanu nadzwyczajnego, z tego stanu epidemii, który mamy, powrót do normalności. Żadnych lockdownów, żadnych kwarantan, powrót dzieci do szkół, powrót normalnego funkcjonowania gospodarki, po prostu powrót do tego życia, który my pamiętamy jeszcze z lutego 2020. Żeby jeszcze, panie pośle, tylko wirus wiedział, że
że my wracamy roku. I on ma po prostu zniknąć. Artur Dziambor, Konfederacja, Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, bo mamy połączenie z Bolesławem Piechą. Króciutko jeszcze na koniec debaty dnia. Wiceszefem Sejmowej Komisji Zdrowia. Tak, słyszymy się, panie pośle? Tak, ja słyszę. Panie pośle, to tak prawda, szczerze... To najlepsze, bo idę do domu. Szczerze, z ręką na sercu, niech pan powie, co oznacza wynik tego głosowania. No bo jednak 253 do 152, przyzna pan, że to nie jest dla was wynik budujący. No nie było dyscypliny, jeżeli chodzi o głosowanie nad tym projektem, poselskim projektem ustawy dotyczącym weryfikacji testów covidowych i powszechności. Nieodpłatnie, bo finansowanych ze środków publicznych. A czy nie było tej dyscypliny dlatego, że Jarosław Kaczyński wiedział, że ona by została i tak złamana, że na przykład Solidarna Polska, być może inni by się wyłamali? Tak, ale my o tym doskonale wiemy od dłuższego czasu, że jest grupa posłów, którzy mają określone zdanie na temat epidemii, to znaczy zaprzeczają jej istnieniu i oni są pewnie w każdych klubach. Być może część posłów PiS-u przyjęła takie, a nie inne stanowisko. Żałuję na to, że nie doszło do rozpatrzenia tego projektu, ponieważ ten projekt był bardzo trudnym projektem. Był projektem, który został określony jako lex confident, natomiast tam nie było żadnych rzeczy takich, że ktoś coś donosił. No po prostu. Jeżeli ktoś się zakaził i myślał, że w pracy, to wystarczyło wniosek do pracodawcy. Panie pośle, czy będą kolejne projekty, pana zdaniem? Trudno mi powiedzieć, wie pani, ja nie jestem zwolennikiem projektów